Rafał Januszczak, kłaniam się bardzo nisko w ostatnim, 14. odcinku Sprawy Regionu Telewizji Śląskiej TV, a gościem dzisiaj europoseł do Parlamentu Europejskiego Partii Wiosna, Łukasz Kochut. Witam pana. Witam pięknie pana redaktora i wszystkich widzów Śląskiej TV. Z niepokojem zapewne obserwuje pan to wszystko, co dzieje się wokół tematu koronawirusa. No, takiej epidemii chyba świat nie pamięta. Wydaje mi się, że nikt się tego nie spodziewał. Mówiło się o tym, że mamy koniec historii, że już wszystko jest ok. Natomiast no faktycznie sytuacja jest bardzo dynamiczna, w zasadzie nie wiemy, jak się potoczy i faktycznie sytuacja jest trudna. Parlament Europejski też zawiesił swoją działalność na jakiś czas, przynajmniej na razie na tydzień. Zobaczymy, co będzie dalej. No, Komisja Europejska zareagowała dużymi funduszami dla państw członkowskich. Mówi się o tym, że 32 miliardy złotych trafi do Polski. Natomiast faktycznie nastała taka pauza w działaniach i zobaczymy, co się będzie działo w najbliższych dniach. Coraz większe straty nie tylko dla gospodarki, ale przede wszystkim dla firm i przedsiębiorstw. No, ten problem dotyka nie tylko Polski, ale już no, ponad 100 państw na całym świecie. To prawda, no, skutki tej pandemii koronawirusa będą na pewno duże. Te pieniądze, właśnie, o których powiedziałem, czyli te 32 miliardy złotych, będą właśnie głównie na skutki ekonomiczne tej pandemii. Mam nadzieję, że to w jakimś tam stopniu wystarczy, że rządy narodowe też zareagują odpowiednio. No, na razie czekamy po prostu na rozwój sytuacji. Trudno przewidzieć tak naprawdę, co się wydarzy za dzień, dwa, bo jak wiemy, ta skala tych zakażeń jest bardzo mocno rosnąca. Minister Zdrowia mówi o tym, że pod koniec tygodnia będziemy mówili o tysiącach już zakażeń w Polsce, więc sytuacja jest bardzo dynamiczna. No, czasy dzieją się na naszych oczach po prostu. No właśnie, minister Łukasz Szumowski, zdaniem co niektórych, no dzisiaj został doceniony przez inne kraje, przez inne media. Jak pan ocenia tutaj pracę ministra zdrowia? No myślę, że pracę ministra zdrowia wszyscy oceniamy pozytywnie. No, widać, że bardzo, bardzo się stara, że konferencje są bardzo często, ta informacja przekazywana do opinii publicznej bardzo szybko się roznosi. Pytanie o statystyki, ile rzeczywiście mamy osób zakażonych w Polsce, bo tego tak naprawdę nie wiemy. Skala tych badań jest dość niska w porównaniu do innych krajów. Z tego, co się orientowałem, to na przykład taka mała Islandia, która ma tylko 300 tysięcy mieszkańców, dziennie przeprowadza 1000 testów. My na razie mamy bardzo małą ilość tych wszystkich testów, które zostały przeprowadzone i to mnie trochę niepokoi. Dziś prezydent Andrzej Duda odwołał Radę Gabinetową w sprawie koronawirusa. Jak pan w ogóle ocenia podejście rządu Prawa i Sprawiedliwości w temacie koronawirusa? No wiemy, że kilkunastu członków rządu zostało poddanych kwarantannie, bo minister Woś, który pochodzi zresztą z naszego regionu, z Raciborza, jest nosicielem tego wirusa. Życzymy mu zdrowia, oczywiście, korzystając z okazji. No, mam nadzieję, że tutaj też dojdzie jednak do przesunięcia tych wyborów prezydenckich. Wydaje mi się, że to nie jest czas na to, żeby odbywała się kampania wyborcza, żeby odbywały się wybory prezydenckie. Wiemy, że dzisiaj UEFA przesunęła termin Mistrzostw Europy w piłce nożnej, więc wydaje mi się, że ważne, żeby wybory prezydenckie odbyły się w późniejszym terminie, bo to tak naprawdę nie jest ważne w obecnej sytuacji. No właśnie, oficjalnie nie mówi się o jakimkolwiek innym terminie wyborów prezydenckich. Wszystkie instytucje kulturalne, społeczne są pozamykane, restauracje, puby, knajpy i sklepy również. Handel także tutaj w tym zakresie jest ograniczony, imprezy masowe też są odwoływane, msze święte no teraz tak naprawdę można oglądać wyłącznie w transmisji online. Natomiast no, ani słuchu oficjalnie o przełożenie wyborów prezydenckich. Czy to dopiero przed nami, czy raczej to się odbędzie jednak w terminie? No mam nadzieję, że to przed nami. Zdaję sobie sprawę, że te wybory w terminie majowym są pewnie na rękę obozowi rządzącemu, no bo tak to jest, że w sytuacjach kryzysowych jakby władza zawsze zyskuje. To jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast mam nadzieję, że w tej sprawie rząd, prezydent jednak się ugnomił i rzeczywiście te wybory zostaną przesunięte na późniejszy termin, dlatego że to wiąże się z wieloma konsekwencjami, też jeśli chodzi na przykład o organizację pracy komisji wyborczych. Wiem, że część ludzi już też zgłaszało, tych, którzy się zgłaszało do pracy w komisji, już chce zrezygnować, więc ta sytuacja jest bardzo dynamiczna i mam nadzieję, że te wybory odbędą się po prostu już w czasach po pandemii. A jak Parlament Europejski zapatruje się na temat koronawirusa, jak tam w Brukseli
wypowiadają się na ten temat? No, Parlament Europejski przede wszystkim został jakby, sesja plenarna została przesunięta. Najpierw ze Strasburga do Brukseli, później ograniczona z 4 do 2 dni. Później wysłano nas do domu, żebyśmy pojechali do swoich regionów, do swoich okręgów wyborczych. Czekamy na to, co się wydarzy w najbliższym tygodniu. Mamy jakby przerwę ten jeden tydzień obecnie, natomiast czekamy na dalszy rozwój sytuacji, dlatego że my też musimy jako Parlament Europejski przegłosować te pieniądze, które mają trafić do państw członkowskich. I czekam na maila w tej sprawie z kierownictwa parlamentu, czy to się odbędzie rzeczywiście w ramach zgromadzenia plenarnego parlamentu w Brukseli, czy być może jakieś nowe rozwiązanie typu głosowanie online. Tego nie wiemy. Myślę, że to byłoby najrozsądniejsze w tym wypadku. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku napisał pan, zaoferował pan pomoc w zakupach osobom starszym. Ma pan też swoich pomocników do tego, jak pan skomentował ten fakt? To prawda, mamy pogotowie zakupowe. 18 moich współpracowników w całym województwie jest pod telefonami. Wypisaliśmy wszystkich moich wolontariuszy, wszystkich moich pracowników w poście na Facebooku. Podzieliliśmy ich na miasta i od 9 marca dokładnie rzeczywiście ludzie, seniorzy dzwonią i my wykonujemy taką usługę zakupową kompletnie bezpłatnie po to, żeby ograniczyć wychodzenie seniorów w domu. Ja sobie tak zresztą wyobrażam też pełnienie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, że nie tylko praca w Parlamencie Europejskim w Brukseli, Strasburgu, ale także praca w regionie i jakby cieszę się, że mogę w ten sposób chociaż pomóc osobom, które są zainteresowane tą pomocą. Wydaje mi się, że powinniśmy budować w takich trudnych czasach właśnie taką solidarność też międzypokoleniową. Wiadomo, że seniorzy są bardziej zagrożeni tym koronawirusem i w związku z tym właśnie ta inicjatywa. A co wiadomo o osobach, które już skorzystały z tej pomocy? Czy właściwie już ktoś skorzystał, czy ewentualnie ile osób już skorzystało? Tak, już 20 osób skorzystało z tej pomocy. W zasadzie z całego województwa, bo i przypadki z Myszkowa, z Rybnika, z Katowic, z Zabrza. No i takie drobne zakupy rzeczywiście typowo domowe, czyli chleb, masło, ser i moi wolontariusze, moi współpracownicy te zakupy wykonali. Oczywiście dodatkowo doszła taka też psychologiczna jakby potrzeba i ludzie dzwonią po prostu, żeby porozmawiać z kimś. I to też fajne, że te telefony są, jak tak powiem, podane i ludzie mogą sobie porozmawiać z kimś przez telefon. Chciałem jeszcze zapytać o mentalny aspekt koronawirusa. Czy według pana ta panika spowodowana właśnie koronawirusem, że chociażby w sklepach brakuje żywności, kolejki do sklepów tak naprawdę są już od wczesnych godzin porannych. Czy to jest według pana uzasadnione, czy jednak może jest jakaś lekka w tym dosadność, przesada? Myślę, że panika nie jest uzasadniona, natomiast na pewno musimy być śledzić informacje, to co się dzieje, bo to wszystko naprawdę dzieje się na żywo. Mamy takie czasy, że informacja jest tutaj kluczowa. Panika na pewno nie jest uzasadniona, natomiast na pewno musimy być ostrożni i powinniśmy rzeczywiście nie wychodzić z domu i w miarę możliwości, że tak powiem, spędzać czas u siebie w domu. No właśnie ten słynny hashtag zostań w domu znajduje odzwierciedlenie. Chociaż jak widać na ulicach nie każdy tego się trzyma, no bo z drugiej strony no jest to pewnego rodzaju izolacja, ale z drugiej strony bezpieczeństwo. Tak, no ale jednak zdecydowanie większość ludzi została w domu. To jest bezsprzecznie. To widać jednak po tym, że ruchu praktycznie nie ma i bardzo dobrze. I cieszmy się, że tak jest, bo moja siostra, która studiuje we Francji, no też skarżyła mi się przez telefon właśnie, że Francuzi jeszcze do tego weekendu w zasadzie wychodzili do restauracji, do kawiarni, pomimo tego, że to zagrożenie pandemii gdzieś wisiało w powietrzu. To też pokazuje, że generalnie Unia Europejska powinna mieć pod swoją egidą także politykę zdrowotną, że tej Unii być może potrzeba więcej, że tej integracji europejskiej potrzeba więcej i szkoda, że do tej pory ta polityka zdrowotna, choćby czy też polityka obronna, czy polityka zagraniczna nie zostały przekazane pod egidę właśnie Unii Europejskiej, bo ja jako fan integracji europejskiej, jako fan Federacji Europejskiej chciałbym, żeby właśnie tak było, żeby te działania były bardziej scentralizowane i bardziej skoordynowane właśnie z perspektywy Brukseli.
Teraz na czym pan się będzie skupiał, jeżeli chodzi o pracę w Parlamencie Europejskim? Czy teraz jakaś jest dłuższa przerwa, czy wyłącznie praca jest skupiona wokół właśnie tematu koronawirusa? Nie, no obecnie wszystkie tematy są skupione wokół koronawirusa. Wszystkie komisje, wszystkie posiedzenia grup politycznych, wszystkie raporty, które gdzieś tam w tle są, starania Europejską Stolicę Kultury, jak pan redaktor pewnie wie, ja tam rozpocząłem takie starania dla metropolii Katowic. Wszystko jest na razie odłożone na plan dalszy, bo najważniejsza jest właśnie pandemia koronawirusa i to, żeby to jak najszybciej zwalczyć i jak najwięcej pieniędzy wpompować w gospodarkę, żeby ten kryzys gospodarczy, który nas prawdopodobnie czeka, żeby był jak najmniejszy. Właśnie nie epidemia, a pandemia. W Polsce mamy taką sytuację. Można powiedzieć, że w innych krajach europejskich jest chyba znacznie gorzej. Patrząc na to, że dziś właśnie Bośnia i Hercegowina między innymi ogłosiła stan klęski. Tych ofiar jest coraz więcej. Czy to jest tak, że jesteśmy już w tym momencie bezradni, czy coś rzeczywiście jak najszybciej można trzeba zrobić? No najgorsze, że tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, jaka jest tak naprawdę prawdziwa liczba ofiar, osób, które umierają. Nie jesteśmy tego w stanie na razie w tym momencie historii, że tak powiem, wskazać. Na pewno ten stan klęski żywiołowej, ten stan wyjątkowy byłby możliwy do wprowadzenia, natomiast on jest tutaj akurat niestety związany z tym terminem wyborów. I tutaj musimy to jasno powiedzieć. Znaczy, to, że wybory są ciągle w terminie 10-majowym, to dlatego właśnie, że rząd nie wprowadził tego stanu wyjątkowego. Uważam, że ten stan wyjątkowy powinien być wprowadzony w takiej sytuacji. Czego pan oczekuje zatem od polskiego rządu, i czego pan jako europoseł by sobie życzył na te najbliższe dni, tygodnie i miesiące, zapewne pewnie tego, żeby się jednak trochę uspokoiło na świecie. No, oczywiście, to żeby się uspokoiło i chciałbym, żeby te pieniądze, które zostały skierowane z Europy, które zostaną skierowane z Europy do polskiego rządu i do wszystkich innych pozostałych rządów europejskich, żeby zostały wydane rozsądnie. Pytanie, jak one będą rozdzielane, czy będą rozdzielane centralnie, czy będą rozdzielane przez samorządy. Z tego co wiem, bo dzisiaj też dzwoniłem do właśnie asystentów w Brukseli, pieniądze zostaną rozdzielone tak jak fundusze strukturalne i regionalne, czyli część pójdzie do rządów centralnych, a część pójdzie do samorządów. I to jest bardzo ważne, bo to samorządy są tak naprawdę najbliżej mieszkańców i samorządy będą się też borykały z tymi konsekwencjami kryzysu gospodarczego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.